Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Wicestarosta powiatu dębickiego Adam Pieniążek z nami o poranku. Dzień dobry, panie starosto. Witam w ten z typową kwietniową pogodą dzień. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa radiosłuchaczy. Tak, szczególnie wiosenny poranek mamy tutaj w powiecie dębickim. Tak, no właśnie, czyżby lepsza pogoda niż tutaj w powiecie tarnowskim i Tarnowie? No niestety, znaczy wszystko to jest relatywne, bo od jednych cieszy śnieg, natomiast mamy dość intensywne opady, szczególnie w południowej części powiatu, także nasze służby mają co robić, odśnieżają drogi powiatowe, które przez noc w południowej części myślę, że jest około 15-20 cm nowego opadu mamy śniegu, także jest poważnie, dlatego noga z gazu i proszę ostrożnie jeździć. Tak, rzeczywiście kierowcy muszą szczególnie uważać, tym bardziej, że te opady, jak przewidują synoptycy, utrzymają się również dziś w ciągu dnia, także w nocy, ale panie starosto, po niedzieli pogoda poprawi się, także z nadzieją również w tym względzie. Tak, no miejmy nadzieję, że w końcu, końcem kwietnia będziemy mieć wiosnę, także tak upragnioną myślę, że przez wszystkich. No właśnie, zacznijmy od konkretów. Budżet powiatu dębickiego zasili niebagatelna kwota 6 milionów złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szanowni Państwo, mogę tylko wyrazić swoją wielką radość, że właśnie otrzymaliśmy tak dużą kwotę, 6 milionów na dwie inwestycje, bo to będzie 5 milionów na budowę zespołu szkół specjalnych oraz 1 milion na budowę chodnika w gminie Żyraków, w miejscowościach Mokre Zasów. Także kolejne środki, które przyczynią się do tego, że tak wyczekiwana i tak ważna inwestycja, jaką jest właśnie budowa zespołu szkół specjalnych, będzie możliwa do oddania już niebawem, a mianowicie myślę w przyszłym roku, w lutym, bo już jesteśmy po przetargu, mamy wyłonionego wykonawcę, sprawdzamy jeszcze oczywiście pod względem formalnym, także myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy gotowi, jeśli chodzi o wybór właśnie ostateczny wykonawcy i myślę przekazanie placu budowy. 5 milionów złotych na budowę nowej siedziby zespołu szkół specjalnych w Dębicy. To rzeczywiście, jak pan podkreślił, spora kwota. Ta inwestycja jest w Dębicy, mieszkańcy Dębicy i nie tylko Dębicy czekają na te inwestycje już rzeczywiście od lat. Jak pan mówi, dobre informacje, że w przyszłym roku już być może uczniowie rozpoczną naukę. No już nawet jesteśmy po tej takiej, bym powiedział, procedurze formalnej rozpoczęliśmy, czyli zgodnie z prawem oświatowym musimy tą nową lokalizację zgodnie z procedurą na praktycznie rok przed czy pół roku przed zgłosić, poinformować uczniów, poinformować wszystkie zainteresowane strony. Tą procedurę już rozpoczęliśmy, także jak tylko wykonawca, który będzie miał od momentu podpisania umowy 9 miesięcy na wykończenie, myślę, że dotrzyma terminu i w najpóźniej styczeń, luty przyszłego roku odda tę inwestycję, my będziemy również z formalno-prawnego punktu widzenia gotowi, tak aby właśnie dzieci mogły już nie czekać na wrzesień kolejnego roku, bo w normalnej takiej procedurze standardowej dopiero można byłoby wejść od września, natomiast my już rozpoczęliśmy to troszeczkę wcześniej, tak żeby właśnie umożliwić, myślę, początkiem drugiego semestru przyszłego roku szkolnego właśnie przeniesienie i dzieci, i młodzieży, i całej szkoły ze starego budynku do nowego. A jaki jest, panie starosto, całościowy koszt budowy nowej siedziby zespołu szkół specjalnych przy ulicy Parkowej w Dębicy? Szanowni Państwo, to jest olbrzymia kwota, bo 26 milionów i tutaj akurat pozdrawiam starostę, który jedzie teraz do Warszawy, który zabiega o środki na szkołę specjalną od ponad 2 lat fizycznie jako starosta, natomiast wcześniej również jako radny.
zabiegał o tę inwestycję. 26 milionów, z tego udało się pozyskać 17 milionów środków zewnętrznych i to zarówno z tarcz antykryzysowych, tarcz tych samorządowych dedykowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, jak również z Ministerstwa Sportu. Także olbrzymia praca starosty i również całego tutaj sztabu, wielu osób w starostwie powiatowym, bo przypomnę jeszcze może tylko raz, że ten projekt przez ostatni rok bardzo intensywnie zmienialiśmy, to znaczy projektowaliśmy instalację fotowoltaiczną, instalację pomp ciepła, zmieniliśmy sam układ w szkole tak, żeby był funkcjonalny dla i zarówno dzieci i nauczycieli, którzy będą tam pracować. Wydzieliliśmy również część szkoły na, mam nadzieję, warsztaty terapii zajęciowej bądź jakiś zakład aktywności zawodowej, także ten budynek będzie naprawdę na miarę XXI wieku, a przede wszystkim będzie funkcjonalny i wygodny i komfortowy dla jego użytkowników. Tym bardziej, że zapotrzebowanie na tego typu placówkę w Dębicy było spore. No nie tylko w Dębicy, bym powiedział, bo powiat dębicki... Na usytuowanie niestety... tej placówki w Dębicy. Tak. Natomiast myślę, że ta placówka będzie służyć nie tylko dzieciom z powiatu dębickiego, ale również z powiatów ościennych. Z niektórych gmin mamy taką sytuację, że te dzieci są kierowane do innych szkół ze względu na to, że obecna szkoła specjalna, która jest w Dębicy, no nie ma ograniczenia lokalowe i niestety więcej jak te 70 kilkoro dzieci nie może pomieścić. Natomiast myślę, że tutaj będą warunki komfortowe dla ponad 100 do myślę nawet 150 dzieci w różnych typach szkół oczywiście, bo tu mówimy i o przedszkolu, i o szkole podstawowej, szkole przysposabiającej i też chcielibyśmy kontynuować, żeby właśnie był ten kolejny etap, czyli warsztaty terapii zajęciowej bądź jakaś inna forma aktywizacji właśnie tych młodych osób z niepełnosprawnościami. Adam Pieniążek, wicestarosta powiatu dębickiego, dziś gościem porannego programu Radia RDN. W powiecie dębickim także ważne inwestycje drogowe, wśród nich jedna z wiodących, przebudowa drogi Dębica-Zdziarzec. Jakie są tutaj plany, kiedy będzie bezpieczniej i w lepszych warunkach? Szanowni Państwo, jesteśmy właśnie po rozstrzygnięciu przetargu, już mamy wyłonionego wykonawcę. Czekamy tylko na dobrą wiadomość, a mianowicie ogłoszenie wyników naboru Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to inwestycja na ponad 2 700 000 złotych. Zakres prac to jest ponad 4 kilometry przebudowy drogi plus kilkaset metrów chodnika, także na pewno ta inwestycja znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo jej użytkowników. Jest to bardzo ważna arteria, bym powiedział taka tranzytowa, bo i mieszkańcy powiatu i nie tylko skracają sobie drogę na Warszawę właśnie na Szczucin, Busko-Zdrój, jadąc na Kielce właśnie tą drogą, która jest bardzo obciążona, bardzo dużo ruchu ciężarowego również tą drogą przechodzi, także mam nadzieję, że w tym roku będzie bezpieczniej. Tutaj chciałbym podziękować również gminom i Czarna, i Żyraków, które wspólnie już zadeklarowały, że będą się dokładać do tego naszego udziału własnego, jeśli chodzi o to. Mam nadzieję, to będzie 30%, bo Fundusz Dróg Samorządowych 70% i wspólnie będziemy tą inwestycję realizować. Panie starosto, czyli w tym roku ta przebudowa, ta droga będzie gotowa? Tak, mam nadzieję, że jeżeli tylko będziemy mieć, miejmy taką nadzieję, że w przyszłym tygodniu jakąś informację bądź niebawem, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie naboru Funduszu Dróg Samorządowych, to my jesteśmy gotowi, aby podpisać umowę z wykonawcą i wejść w teren. No, też musimy wziąć pod uwagę jeszcze fakt aury, która teraz jest taka, bym powiedział, zimowa, ale myślę, że to jest kwestia tygodnia, dwóch, kiedy będzie można wejść w teren i te prace rozpocząć. Kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami. No to zawsze są jakieś niedogodności związane z przebudową, natomiast pamiętajmy, że to jest zawsze czasowe i to kilka miesięcy uciążliwości, natomiast później ten komfort myślę, że zrekompensuje
te niedogodności podczas budowy. Panie starosto, a jak wygląda sytuacja epidemiczna w powiecie dębickim? Jak w dębickim szpitalu aktualnie są miejsca dla chorych zakażonych pacjentów covidowych? Tak, jeśli chodzi o sytuację w naszym szpitalu powiatowym w Dębicy, wygląda ona w ten sposób, że mamy 172 łóżka tak zwane covidowe. W szczytowym momencie na przełomie marca-kwietnia przed świętami Wielkiej Nocy mieliśmy nawet 190 pacjentów covidowych i liczba zgonów też była na bardzo wysokim poziomie, bo to było nawet 8-9 osób dziennie. Wielkie tragedie. Natomiast aktualnie jest to około 124 pacjentów. I liczba, co najważniejsze, zgonów spadła do 1-3 dziennie, a dzisiaj nie mieliśmy jeszcze żadnego. Także sytuacja jest poważna, aczkolwiek stabilizuje się. Tak. Dokładnie. Natomiast tutaj chciałbym ponownie zaapelować o odpowiedzialność i przestrzeganie tych wszystkich zaleceń i obostrzeń sugerowanych przez Ministerstwo Zdrowia, przez pana ministra. Bądźmy odpowiedzialni. Mamy coraz więcej, teraz właśnie rozmawiałem z zastępcą dyrektora naszego szpitala i właśnie mówi, że mamy coraz więcej 30-latków, 40-latków, którzy naprawdę ciężko przechodzą. Także nie lekceważmy, bądźmy odpowiedzialni, nośmy maseczki, zachowujmy dystans i dbajmy o siebie i innych. Dokładnie. Panie starosto, wiosna, jak wiemy, z kwietniowymi, zimowymi akcentami, o których już wspominaliśmy, trochę utrudnia działania. Zimowa aura, jak wiemy, to jednak krótkotrwały epizod w pogodzie, ale w Dębicy było już sprzątanie przy dobrej pogodzie. Tutaj myślę o akcji Kempa Eko Spacer nad Wisłoką. Kolejne porządki wiosenne zapewne przed Wami. Tak, no to jest taki proces, który no, trwa od już, myślę, kilku tygodni i będzie trwał jeszcze kilka tygodni. Świetna inicjatywa mieszkańców Kępy, bo pragnę tylko przypomnieć, że to była oddolna inicjatywa mieszkańców, którzy stwierdzili, że trzeba posprzątać okolice Wisłoki i myśmy w tym jako starostwo wzięli udział w tym znaczeniu, pomogliśmy to logistycznie zorganizować również. Natomiast przerażające jest, szanowni państwo, właśnie ilość śmieci i nieodpowiedzialność, nie wiem właśnie tak de facto kogo, bo nie chciałbym tutaj mówić, że tylko młodzież wyrzuca na przykład resztki czy jedzenia, czy opakowań z pewnej sieci fast foodowej, ale no niestety ten obraz jest bardzo smutny, jak nasze służby muszą naprawdę ciężkie pieniądze wydawać na sprzątanie poboczy dróg powiatowych, zbieranie tych śmieci, później płacenie za utylizację, za złożenie na składowiskach. To są naprawdę olbrzymie koszty, a już pomijam taki aspekt estetyczny i samej kultury, dlatego naprawdę apel do szczególnie, myślę, młodego pokolenia, żebyśmy po prostu zabierać te śmieci ze sobą i nie wybierać najprostszych rozwiązań, czyli otworzyć okno i wyrzucić za okno jadąc samochodem. Także to jest naprawdę przerażające, a też ma skutki takie finansowe, bo to są naprawdę duże koszty. I nie tylko dla samorządu powiatowego, bo również samorządy gminne muszą sprzątać swoje drogi, a to naprawdę są poważne środki już. No właśnie, dbajmy o najbliższe otoczenie, zachowujmy pełną kulturę również w tym względzie. Został rozstrzygnięty powiatowy konkurs poświęcony żołnierzom wyklętym. Jakie, panie starosto, było zainteresowanie? Trudna tematyka, czy młodzież chętnie bierze udział aktualnie w tego typu konkursach, rozstrzygnięciach i pewnego rodzaju też podsumowaniach swojej wiedzy? No właśnie, to tutaj tak dla równowagi akurat mogę pochwalić młodzież, powiem szczerze, bo na 10 szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym, większość szkół, młodzieży z większości szkół wzięła udział w tym konkursie. Nadesłano ponad 20 prac, 23 prace. I muszę powiedzieć, że komisja konkursowa, w skład której również wchodziłem, natomiast wchodzili również i historycy, i filolog języka polskiego, miała bardzo, bardzo trudne zadanie, bo te prace były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, historycznym, ale przede wszystkim takim osobistym, bo to były opowiadania o
wujkach, dziadkach, bliskich osobach tutaj od nas z powiatu dębickiego, którzy właśnie po tej II wojnie światowej nadal walczyli z Ubecją, walczyli z systemem, z państwem, który represjonował ich w bardzo brutalny sposób. I te opowiadania były naprawdę bardzo i pięknie napisane, pięknym językiem, takim docierającym do młodych, ale przede wszystkim bardzo emocjonalne, ale też młodzież nie bała się stawiać takich bardzo poważnych, odważnych pytań. Także naprawdę jesteśmy jako organizatorzy tutaj dumni. Podziękowania w stronę pana posła Krzysztofa Sobolewskiego, który objął i był inicjatorem również tego konkursu. Jesteśmy bardzo zbudowani, bo młodzież bardzo odpowiedzialnie, a przede wszystkim bardzo licznie podeszła do tematu. Ten konkurs to już taka tradycja w powiecie dębickim? No myślę, że teraz jak najbardziej po tej edycji stanie się na pewno już takim, bym powiedział, cyklicznym wydarzeniem. Nawet powiem więcej, planujemy wydać te najlepsze prace, bo było 3 główne nagrody plus 6 wyróżnień. I tutaj akurat mieliśmy problem, bo uważam, że 90% tych prac można było wyróżnić, natomiast mieliśmy pewnego rodzaju ograniczenia. Zostanie to wydane w formie bądź broszury, bądź jakiejś małej książeczki. Dziękuję serdecznie za spotkanie, za rozmowę. Adam Pieniążek, wicestarosta powiatu dębickiego, był gościem Radia RDN. Dziękuję serdecznie, pozdrawiamy wszystkich mieszkańców powiatu dębickiego, życząc przede wszystkim dobrego zdrowia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wiosennie.